Jednym z ważniejszych elementów, jaki został poruszony, to to, że bezpieczeństwo IT zaczyna się tam i kończy, gdzie jest człowiek, czyli człowiek jest tym najważniejszym ogniwem w bezpieczeństwie systemów informatycznych i ważne jest, aby wiedzieć, co robią ludzie, czego potrzebują i w jaki sposób możemy zabezpieczyć działania użytkowników, klientów końcowych, naszych pracowników, tak, żeby ich interes był zabezpieczony. Najważniejszy jest klient, najważniejszy jest użytkownik i okazuje się, że informatycy również już rozumieją, że to najważniejsi są pracownicy, klienci, a system informatyczny ma działać tak, żeby oni byli zadowoleni, żeby mogli korzystać z systemu w sposób bezpieczny. I po to dzisiaj spotkali się przedstawiciele branży komercyjnej, firm, a także sektora publicznego z dostawcami usług, którzy opowiadają, jak można lepiej świadczyć usługi bezpiecznie i sprawniej.